Ślązaków przez ostatnie dziesięciolecia spotkało całkiem sporo krzywd. Obozy pracy, wywózki do Związku Radzieckiego, pobór do Wehrmachtu, podejrzliwe traktowanie po wojnie, uznawanie za obywateli drugiej kategorii, odmawianie przyznania statusu mniejszości narodowej, rugowanie języka śląskiego. Trochę się tego uzbierało i na pewno wiele z tych spraw jest w jakimś sensie ważniejszych niż to, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. No bo czym jest zmiana kilku literek w nazwisku albo nawet imienia w obliczu wywózki do sowieckiej kopalni albo zamknięcia w obozie? Pewnie właśnie dlatego ten temat pozostaje wciąż mało rozpoznany. Bardzo niewiele jest opracowań dotyczących zmiany nazwisk i imion na Górnym Śląsku. Przede wszystkim chyba nikt do dzisiaj nie oszacował skali tego zjawiska. Nie wiadomo, ile osób zostało dotkniętych takimi przymusowymi zmianami w imię jednolitej etnicznie Polski, pozbawionej wszelkich śladów niemieckości. Wielu Ślązaków zna to jednak z autopsji albo z bliskiego otoczenia. Praktycznie każdy zna kogoś albo słyszał o kimś, komu zmieniono imię. W moim otoczeniu mogę wskazać co najmniej dwa takie przypadki. Jedna osoba po urodzeniu otrzymała imię Joachim, ale po wojnie dokonano zmiany na Antoniego, bo Joachim brzmiał zbyt niemiecko. W drugim przypadku owej niemieckości dopatrzono się w imieniu Helmut, więc Helmut również został Antonim. Jakie imiona podpadały? Było ich całkiem sporo. Emma, Ginter, Helmut, Greta. Po wojnie zostały nawet opracowane specjalne tabelki ułatwiające pracę urzędników, w których można było sprawdzić, na jakie imię podmienić to, które jest zbyt niemiecko brzmiące. Niemieckie imiona obrzydzano w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w artykułach prasowych. Druga fala zmian dotyczyła nazwisk. Tutaj rzadziej zmieniano całkowicie, choć i takie przypadki się zdarzały. Raczej je spolszczano, pozbawiano wszelkich niemieckich naleciałości. W dokumentach zwykle eufemistycznie nazywano to dostosowaniem do zasad pisowni polskiej. W ten sposób Mrowiec stawał się Mrowcem, Mainka Mańką, Hejduk Hajdukiem, Krzyczek z Krzyczkiem, a Górecki Góreckim. Ale czasem, jak wspomniałam, zmiany były jeszcze bardziej znaczące i na przykład Ortman stawał się Ormanowiczem. Jak to wyglądało w praktyce i skąd dziś o tym wiemy? Podstawą prawną był dekret z 10 listopada 1945 roku o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk. W początkowym okresie zmiany były przeprowadzane tylko na wniosek danej osoby i wiązało się to z postępowaniem weryfikacyjnym związanym z przyznawaniem narodowości polskiej. Ale od 1947 roku wszystko nabrało tempa, bo spolszczanie stało się przymusowe. Na początku lat 50. wprowadzono w Polsce nowe dowody osobiste i była to na Górnym Śląsku świetna okazja do skorygowania nieprawomyślnie brzmiących imion i nazwisk. Decyzje podejmowały więc Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, które w tamtym czasie były częścią nie urzędów miasta, a komend milicji obywatelskiej. I naturalnie były to decyzje arbitralne, nie uwzględniające zdania zainteresowanych. Choć oczywiście zdarzały się przypadki, że komuś udało się odwieść urzędnika od decyzji, takie historie również są powtarzane wśród Ślązaków. Kiedy jednak się to nie udało, decyzja przekazywana była do urzędów stanu cywilnego i te nanosiły odpowiednie adnotacje na marginesach aktów urodzenia czy ślubu. To właśnie stamtąd pochodzą owe pieczątki dostosowano do zasad pisowni polskiej. Chociaż czasem formułki z pieczątek były bardziej dosadne. Natrafiłam na takie, gdzie widniało widoczny błąd w pisowni nazwiska, sprostowanie, czy nawet zmiana skażonej pisowni nazwiska. Jednocześnie był w tym pewien element losowości, bo są tacy, których zmiany ominęły, a są tacy, których dotknęły. W niektórych gminach właściwie tego nie robiono, a w innych zmiany były masowe. Przykładowo, kiedy przeglądałam księgi metrykalne np. z Kochłowic, dzisiejszej dzielnicy Rudy Śląskiej, czy z Chropaczowa, dziś części Świętochłowic, to natrafiałam na zmiany raz po raz. Myślę, że spokojnie było to 20-25% aktów. Czasami poprawiano imiona, a zostawiano niemiecko brzmiące nazwiska.
Czasami odwrotnie. Nie było w tym absolutnie żadnej logiki. W efekcie trzech braci zamieszkujących w trzech różnych miastach mogło otrzymać trzy różne nowe formy nazwiska. Wynikało z tego później całkiem sporo kłopotów, zwłaszcza gdy w grę wchodziły na przykład sprawy spadkowe. Jak wspomniałam, nikt tego do dzisiaj nie policzył. Trudno zatem mówić o skali zjawiska, ale liczba owych pieczątek w archiwalnych księgach metrykalnych każe sądzić, że mówimy o tysiącach osób. Zwłaszcza, że zmian dokonywano przez długie lata. Niektóre wprowadzano dopiero w latach 60. A jeśli komukolwiek wydaje się, że to nic takiego, to spróbujcie wytłumaczyć 6- czy nawet 8-letniemu dziecku, że od dzisiaj nazywa się inaczej i inaczej ma się przedstawiać. Że dla przykładu nie jest już Joachimem Zibertem, tylko Antonim Smolożem. Chociaż w domu pewnie dalej będą się do niego zwracać Achim. Dla każdego z nas imię i nazwisko to jednak ważna część naszej tożsamości. Czym innym jest zmienić je z własnej woli, chociażby po ślubie, a czym innym doświadczyć przymusowej zmiany. A skoro mowa o zmianach z własnej woli, to na koniec dodam tylko, że ponieważ powojenne zmiany były przymusowe i bezprawne, to dzisiaj istnieje możliwość przywrócenia brzmienia imienia czy nazwiska sprzed tamtej zmiany. I obejmuje to zarówno osobę, której zmiana dotyczyła, jak i jej potomków. Jeśli zatem twojemu dziadkowi zmieniono nazwisko, skasowano w nim literkę, dodano kreseczkę, zmieniono pisownię, możesz złożyć wniosek do Urzędu Stanu Cywilnego o zmianę swojego nazwiska. Trzeba tylko udokumentować tamtą bezprawną zmianę z czasów PRL-u. I to tyle na dziś. Jeśli podobało Ci się wideo, to koniecznie kliknij suba na naszym YouTubie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.